Złapałem się za rękę, trzymałem ją, bo widziałem, że po prostu mi ucieka w każdą stronę. Powiedziałem chłopakom, żeby połamaną rękę na pewno, żeby zaopiekowali się rowerem, a ja biegnę szybko do wyciągu, bo niedługo przestanie kręcić, a mam bliżej do górnej stacji niż dolnej stacji. Ostatnio, kiedy zapowiadałem kraje, powiedziałem, że legenda głosi, że ma taki staż w tym sporcie, że pamięta, jak dinozaury jeździły na rowerach. Skoro tak, to mój dzisiejszy gość chyba projektował im rowery. Jan Kiliński we własnej osobie. Cześć, Jan, Janek. Cześć, 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 witajcie. No właśnie, jak to jest z tym Jan czy Janek? Bo to jest chyba jedno z tych imion, że nie jest wszystko jedno. Sam przedstawiasz się jako Jan, a jak słyszę, jak ktoś o tobie mówi albo o twoich filmach, to raczej Janek. Czy tobie to jest wszystko jedno, czy... Tak, na szczęście jest wszystko jedno i Jan i Janek to jest to samo imię. Nie jest to samo imię co Janusz na przykład, bo czasem się zdarza powiedzieć Janusz, więc Jan i Janek. To jest to samo imię. Jaś też to samo, ale tego mniej lubię. Czy nie jesteś Janusz Kiliński? Janusz Kiliński nie jest. Okej, na początku po tym małym wstępie chciałem powiedzieć Tobie i widzom, jak ja sobie to wyobrażam, tą formę wywiadu podcastu. Rozmawiamy około 30-40 minut, chyba że stwierdzimy oboje, że warto rozwinąć troszeczkę w bardziej jakiś wątek. Chciałbym porozmawiać przede wszystkim o Tobie, o Twoim rowerowym życiu, o Twojej rowerowej przygodzie, karierze. No i troszeczkę szerszy kontekst chciałbym nakreślić, bo pewnie też się z tym spotykasz, że niektórzy, szczególnie ci, którzy zaczynają, kojarzą ciebie z tych ostatnich filmów, nie do końca wiedząc, jak dotarłeś tu, gdzie jesteś. Poza tym postaramy się nie przerywać, nie ciąć wywiadu. Wszystko jasne. Tak, pół godziny w takim razie zabraknie. Okej, w tym wypadku odwrócę trochę formułę, bo wcześniej zazwyczaj rozmawialiśmy o tej historii. Natomiast najpierw chciałbym zapytać Cię o coś, o co myślę, wielu ludzi może być ciekawych. Jak to było z tą kontuzją? To znaczy, wszyscy Ci współczuliśmy, były piony do powrotu do zdrowia, oczywiście, ale jak to się stało? Jak do tego doszło? Czy to jest jakaś tajemnica? I to jest ten Nie. moment, zanim zaczniesz, że wiesz, że mówisz, że to jest 20-metrowy road gap i pomyślałeś, że robisz flip whipa, nie? To tak jak... Wiesz co, no to zdecydowanie nie, bo to była niebieska trasa i dojeżdżaliśmy ją tak naprawdę do trasy głównej, do Vinca, którą mieliśmy jechać w Châtel w Francji. Ja byłem po całym dniu jazdy, tam ponad 60 km po bikeparkach i wracając złapałem się z naszym zawodnikiem Antkiem Faszczewskim. I on, o kurczę, wiesz co, coś mi tutaj, nie, muszę zrobić tak, wiesz, jestem na telefonie i myślałem, o sorry, dobra, no Nic to się nie stało. przetniesz i tak dalej. Jasne. Dobrze, jeżeli chodzi o moją kontuzję, to sytuacja wyglądała tak, że byliśmy w Francji, Châtel, drugi dzień naszego super wyjazdu. No i niestety pod koniec dnia takiego dobrego jazdy zjeżdżałem za Antkiem Faszczewskim, naszym zawodnikiem skimu, który prawie cały dzień odpoczywał, miał tylko jakieś nagrywki i filmy, a ja byłem mocno zmęczony. On jechał pierwszy, jechałem za nim, on chciał mi uciec, a ja stwierdziłem, że on mi nie ucieknie. I na trasie niebieskiej miałem w głowie, że jadę za szybko, było za szybko, w zakręcie takim, który był wycięty w skałach, uciekło mi przednie koło i po prostu sobie na chwilę na kierownicy, próbowałem się uratować, nie udało mi się, wyleciałem przez kierownicę, podparłem się ręką, no i dłoń znalazła mi się obok przedramienia, wszystko mi się tam porwało i rozwaliło. Czyli od razu wiedziałeś, że jest źle i na ile, wiesz, na ile oceniłeś tą sytuację i czy rzeczywiście no, od razu wiedziałeś, że to jest kontuzja, która na dłuższy czas cię wyeliminuje? Wiesz co, od razu wiedziałem, tylko że już po. To nie jest chyba moja największa kontuzja, na pewno jedna z większych, ale nie wiem, czy największa. Więc ja wiem, że w takiej sytuacji przede wszystkim trzeba zachować spokój. Złapałem się za rękę, trzymałem ją, bo widziałem, że po prostu mi ucieka w każdą stronę. Powiedziałem chłopakom, żeby połamaną rękę na pewno, żeby zaopiekowali się rowerem, a ja biegnę szybko do wyciągu, bo niedługo przestanie kręcić, a mam bliżej do górnej stacji niż dolnej stacji. Okej. Jakiej pomocy ci udzielono? Czy od razu trafiłeś do szpitala? Czy to była, wiesz, karetka? Czy gdzieś tam na spokojnie ktoś zdążył cię odwieźć?
Wiesz co, to było tak, na dole zjechałem, chłopaki już wezwali wtedy jakiś taki bike patrol, gościł po prostu z takiej piesza pomoc, taki powiedzmy, że ratownik, nie prawdziwy ratownik, tylko powiedzmy, że ratownik. No i chciał mi obejrzeć tą rękę, mówię, że na pewno mam połamaną, na pewno musi przyjechać karetka i na pewno muszę jechać do szpitala, to jest pewne. Nawet nie dałem za bardzo mu możliwości złapać te ręki, cały czas trzymałem aż do rentgenu, na rentgenie już w samym szatel takim bardzo małym, no szpital, nie wiem, wielkości żabki prawie, że. Zrobili mi rentgen, jeden lekarz tylko w całym szpitalu i powiedział mi, że jest bardzo źle i że mogę następnego dnia jechać do jakiejś dużej miejscowości Francji na operację prosto, ale tego samego dnia wieczorem Piotr Krajewski, który też miał operowany poważnie nadgarstek, wysłał zdjęcie rentgenowskie do swojego lekarza i mówi, że jest bardzo poważna kontuzja i że musi być przeprowadzona operacja na poziomie eksperckim jak najszybciej i w ciągu 48 godzin od wypadku, ja już byłem w Warszawie na stole operacyjnym u pana Pawła Nowickiego i mnie ciął i składał, wkładał mi tam druty i skręcał wszystko do kupy. Wiele ludzi myślę, że bardzo by się przestraszyło. Nie sugeruję, że wiesz, że ty się nie przestraszyłeś, ale masz duże doświadczenie, miałeś już troszeczkę tych kontuzji. Jaka była twoja pierwsza reakcja? Czy udało ci się zachować taki spokój? Czy wiesz, czy gdzieś tam nie wiedziałeś, co dalej będzie z resztą sezonu? Na szczęście to była końcówka, prawda? No nie była końcówka, bo to był przełom lipca i sierpnia. Przepraszam. Czyli było mi ogólnie smutno, bo już wiedziałem, że na pewno sezon jest skasowany, wiedziałem, że jest bardzo poważnie, ale no jakby to nie jest czas na panikowanie. Nie byłem zły, byłem po prostu smutny. Było mi smutno, bo wiedziałem, że już jest ten sezon skasowany i nie wiedziałem, jak dużo problemów będzie dalej, a wiedziałem, że będzie dużo, ale wiesz, ja miałem i operację kolan, i miałem jakieś duże uszkodzenia barku, więc wiedziałem, że jest źle i po prostu czeka mnie długi, ciężki odpoczynek. To jak forma teraz? Bo pamiętam, że widziałem ten twój update ostatni. Jak sprawa wygląda teraz? Czy myślisz, że będziesz mógł od początku sezonu normalnie jeździć? Czy gdzieś tam rehabilitujesz tą rękę? Czy wszystko jest generalnie ok? Rehabilituję cały czas, jestem regularnie na wizytach, już widać wyraźny wzrost tych kości udeczkowatej, a powiedział mi lekarz, że ogólnie brał pod uwagę i to bardzo tak poważnie, że ona się w ogóle nie zacznie zarastać, bo tak poważna była ta kontuzja. I w tym momencie jestem w stanie już teraz się podpierać ręką, jestem w stanie podnieść jakiś tam ciężarek. Cały czas się rehabilituję codziennie. No i plan jest taki, że 8 lutego jedziemy na 3 tygodnie do Malagi i tam będę już jeździł na rowerze. No to super, to super, to fajnie, że wszystko się tak okej, oczywiście żadna kontuzja nie jest okej, no ale w tym naszym sporcie nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować. Dobrze, że wszystko się zrosło i wszystko jest okej. Zanim wsiądziemy do tego DeLoreana, przeniesiemy się trochę do przyszłości, to chciałbym generalnie zapytać, bo z Piotrkiem rozmawiałem, on jest takim samochodziarzem, tam bawi się też miał jakieś wideo z rajdami. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy są samochodziarzami i tych, którzy nimi nie są. Jak to jest z tobą? Jak słyszę, że Piotrek jest samochodziarzem, to trochę mi się śmiać chce, ale... Wiesz co, ja raczej uważam, że przede wszystkim samochód jest po to, żeby pomagał mi w moich różnych przygodach, żeby zawiózł mnie z A do B. Kiedyś lubiłem prowadzić samochód, myślę, że teraz po jakieś 500 000 kilometrów przejechanych w życiu już raczej wolę nim nie jeździć, wolę jak ktoś inny go prowadzi. Czyli nie będziesz jak Adam Małysz, że po karierze będziesz nagle gwiazdą rajdów? Nie. Myślę, że jeszcze wiele lat przede mną na rowerze, zanim będę musiał siedzieć do samochodu na takiej zajawce. Jasne. Teraz temat, który no, jakby wiąże się z twoją osobą nieoderwalnie, moim zdaniem. Dużo sam o tym mówisz i ludzie cię z tego znają. Chodzi mi o projektowanie. Jakie twoim zdaniem są twoje największe sukcesy, jeśli chodzi o projekty? Ciężkie pytanie zadajesz. Wiesz co,
Nie wiem, ja myślę, że jakby największym takim sukcesem jest, jak patrzę wstecz, ile rzeczy się udało zrobić, jak dużo się udało zrobić, mając bardzo ograniczone narzędzia, bo teraz już jest dużo łatwiej, ale na początku jak projektowaliśmy rzeczy, to zadzieliliśmy bardzo ograniczone budżety, bardzo ograniczone narzędzia, możliwości i bardzo dużo chęci. I jakby chyba największym sukcesem jest to, że już za mną tyle konstrukcji, na których jeżdżą, nie wiem, pewnie i setki tysięcy ludzi na całym świecie, ponad 20 krajów dystrybucji. Wszystkie ramy spod mojej ręki wyszły, te powiedzmy w ostatnich 6-7 lat, były jakieś tam starsze, które jeszcze nie były przeze mnie robione, więc tam pierwsze Street Fightery nie były moje. Więc myślę, że to jest jakby największy sukces, taki całościowy. Jakiś pojedynczego bym tutaj nie wskazywał, każdy kolejny jest krokiem do przodu. Na pewno można powiedzieć, że ostatnia konstrukcja, czyli karbonowy Thunderbird, no to jest jakby powiedzmy najbardziej zaawansowana, najbardziej wymagająca i moim zdaniem najlepiej dopracowana konstrukcja, ale nie mogę powiedzieć, że to jest mój największy sukces. Największy sukces jest to, że udało się do tego momentu dojść. A skąd w ogóle biorą się Twoje pomysły czy inspiracje? W jaki sposób zabierasz się do takiego projektu? Jak wygląda ten proces twórczy? Powiedzmy, że przychodzi do Ciebie firma, mówi Ci: słuchaj, chcemy stworzyć taki, a taki rower. Czy szukasz jakiejś inspiracji? Czy myślisz, w jaki sposób sprawdzało się to, na czym jeździłeś, czy już masz jakieś gotowe patenty, które uznajesz, że są najlepsze i warto oprzeć, nie wiem, na takiej budowie zawieszenia, na przykład rower? Wiesz co, chyba jak się śmieją moi koledzy, że ja przede wszystkim projektuję, jeżeli chodzi o kompletne rowery, to Dartmoora. Jakby nie projektuję dla innych marek kompletnych rowerów, raczej takie drobne projekty, niekoniecznie związane z konstrukcją samego roweru. I tu się śmieją zawsze, że ja robię pod siebie. Czyli jeżeli ja potrzebuję na przykład mieć rower dirtowy, to zaczęło się od rowerów dirtowych, potem chciałem mieć dirtowy zawieszony, to był Shine, potem był rower freeride'owo-bikeparkowy, bo to jeździłem, to były Wishy i Rootsy, a teraz jeżdżę bardziej enduro, więc jest agresywny rower enduro i wokół tego się rozwijają jeszcze inne konstrukcje, ale powiedzmy, że jest ten główny nurt. No i cała jakby reszta się opiera też o to, dla jakiej marki robię, gdzie ta marka jest na rynku, jakie ma możliwości, jakie ma budżety, kto jest naszym klientem i jak spiąć te wszystkie elementy, żeby stworzyć fajny rower dostępny na rynku i mieszczący się jakby w tych wytycznych. To myślę, że to tak z grubsza. Myślę, że ciekawym tematem jest też to, powiedziałeś o Dartmoorze, sam powiedziałeś, że nie jesteś ich pracownikiem, tylko jesteś freelancerem, który dla nich projektuje, więc powiedzmy, czy bierzesz pod uwagę współpracę z inną firmą, albo czy były w ogóle takie propozycje? Wiesz co, jeżeli chodzi o współpracę z innymi firmami, to raczej bardziej się to opiera o jakieś konsultacje, typu, że ktoś wprowadza jakiś nowy produkt i chciałby się zapoznać z moją opinią. Przeważnie są to jakieś takie drobne konsultacje, ewentualnie, nie wiem, jak ostatnio jakąś tam przyczepę projektowałem, czy takie rzeczy około rowerowe. Raczej bym nie projektował kompletnego roweru dla innej marki, dlatego, bo to jest dość skomplikowany proces i sam projekt to tylko jeden z elementów całego projektowania, bo jest koncepcja, jest pierwszy projekt, są prototypy, jest sprawdzenie prototypów i ja jestem na tych wszystkich etapach. Nie da się zrobić tak, że robię projekt, wrzucam go jako projekt, wy go róbcie i będzie ok, bo to tak nigdy nie zadziała. Okej, ale powiedzmy, nie wiem, przychodzi Santa czy Canyon i mówi: nowego torka ty projektujesz, płacimy w złocie, zgadzasz się czy nie? Wiesz co, no taka dosyć no taka absurdalna sytuacja, raczej niemożliwa. Myślę, że na pewnym poziomie byłbym w stanie podołać takim działaniom, ale nie wiem też, czy bym chciał, bo wiem, jak dużo czasu zajmuje projektowanie to, które robię i powiedzmy, że wypełnia mi pewnie 70% mojego czasu, kiedy pracuję w ciągu roku i nie chciałbym chyba sobie dorzucać po prostu kolejnych projektów, bo nie miałbym na nie czasu. A bym wolał wtedy wyjść na rower. Ogólnie staram się już nie wrzucać więcej sobie pracy przy komputerze, jak już to bardziej terenową. Okej, ja brnę do tego tylko, czy myślisz, że to jest fajny kierunek dla Ciebie i czy to jest kierunek, który chcesz rozwijać, powiedzmy, w przyszłości, gdzie, nie wiem, może nie zajawka będzie mniejsza, ale po prostu stwierdzisz, że bardziej chciałbyś się poświęcić w takiej pracy około rowerowej niż samym jeżdżeniu, ale już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie. Myślę, że rynek jest bardzo szeroki. Czy Twoim zdaniem możesz wskazać, nie wiem, dwie, trzy konstrukcje, nie wiem, konkretne modele albo rodzaje zawieszeń,
które, nie wiem, poleciłbyś wszystkim ludziom, powiedzmy, jeśli chodzi o enduro? Czy jakby bardzo wiele ludzi pyta, co jest najfajniejsze, co wybrać? Wiesz co, ogólnie teraz bardzo mocno zastanawiam się nad całą serią filmu, która ma właśnie odpowiadać na takie pytania, który system zawieszenia jest najlepszy, albo jaki rower jest najlepszy dla ciebie. Ogólnie najlepszy rower dla ciebie jest taki, który spełnia twoje potrzeby, jest w twoim budżecie i ma jakby całościowo sens. I mniejsze znaczenie będzie miała marka, mniejsze znaczenie będzie miał konkretny model, system zawieszenia i tak dalej, bo tak naprawdę ten rower Black Bear, który jest taki ultra prostym rowerem, no nie wiem, to jest taka nawet nie Skoda Octavia, ale Skoda Fabia, co nie dla ludzi enduro. Po prostu już aż tak nie mów, że Skoda... A Skoda Fabia to wiesz, to jeden z najszybciej wjeżdżających na krawężnik samochodów, więc to jest całkiem niezły samochód. Ale chodzi o to, że ja jak go projektowałem, już wiedziałem, że ten rower jest poniżej moich oczekiwań. Jak wsiadłem na niego, zacząłem jeździć, to stwierdziłem w zasadzie spoko. W zasadzie jakbym nie mógł mieć nic lepszego, to bardzo dobrze bym się nim bawił i nie potrzebowałbym zmieniać na co innego. I prawdopodobnie bardzo dużo ludzi celuje z rowerami wyżej niż potrzebują i przez to na przykład mają koszt alternatywny w postaci mniejszego budżetu na wyjazdy, mniejszej ilości czasu na wyjazdy i cieszenie się tym rowerem. Więc myślę, że to jest temat bardzo skomplikowany, to co mnie zapytałeś, żeby konkretnie komuś coś polecić. Myślę, że przede wszystkim niech liczą budżet i niech niekoniecznie patrzą, co ma kolega, żeby mu dorównać sprzętem, a raczej niech patrzą na to, czy będą mieli rzeczywiście czas i możliwości, żeby na tym rowerze jeździć. A może i inaczej, dla ciebie jako osoby, która ma bardzo duże doświadczenie, jeździła na mnóstwie rowerów, testowała mnóstwo rowerów, mnóstwo producentów, czy była kiedyś taka konstrukcja, taki model, który rzeczywiście cię zachwycił, że wiesz, wsiadłeś, przejechałeś się i mówisz, kurczę, jak to jeździ? No i znowu moja odpowiedź będzie rozczarowująca. Ogólnie nie, bo rowery, sam rower jeździ po pierwsze tak, jak jest dopasowany rozmiarem, jak ma dopasowane zawieszenie, jak ma dopasowane opony i ciśnienie w oponach i ogólnie takie rzeczy jak wysokość kierownicy, łapanie klamek i to jest cała masa doświadczenia roweru. Więc powiedzenie, że taki konkretnie jest fajniejszy dla mnie, a taki konkretny był gorszy, nie było tak. Ale za to bardzo często wsiadałem na rower, nie wiem, za 40-50 tysięcy gościa, który miał słabe pojęcie o tym i ogólnie dla mnie w odczuciu był rower zło, bo był tak fatalnie przygotowany do jeżdżenia, a zdarzało mi się wsiąść na stary rower, który już i geometrycznie, i komponentami był, powiedzmy, że oldschoolowy, ale miał świetnie ogarnięte zawieszenie przez osobę z głową i ten rower jeździł bardzo dobrze. Tak to wygląda. No właśnie, bo to jest chyba druga para kaloszy. Ja po tym powrocie, bo też nie jeździłem parę lat, rzeczywiście od tego zacząłem, żeby dobrze przygotowywać się merytorycznie, w jaki sposób zawieszenie powinno być ustawione pod daną wagę i tak dalej, jak działa SAK i inne kwestie, które wpływają na to wszystko, bo myślę, że to jest jakby same ustawienie rowera, tak jak powiedziałeś, też moim zdaniem absolutnie jest kluczowe w dopasowaniu do swojego stylu jazdy i do rowerzysty, do wagi, do rowerzysty, do stylu jazdy, tak jak powiedziałem. Wiesz co, to jest tak jakbyś wsiadł do, na przykład do super samochodu, który miałby nierówno napompowane koła, miałby rozwalony gdzieś amortyzator i poskakiwał na dziurach, dodatkowo miałby luzy w zawieszeniu, a ty byś miał ustawiony tak fotel, żeby ledwo byś dotykał kierownicy i prawie nic nie widział przed siebie. Masz super samochód, którym jeździłoby ci się beznadziejnie. Dokładnie. Dobrze, jesteś moim zdaniem jedną z niewielu osób w Polsce, która w taki, wiesz, systematyczny, różnorodny i ciekawy sposób tworzy content na YouTube'a. Jednocześnie no, masz już swój staż. Skąd to się wzięło? Dlaczego zacząłeś nagrywać? Czy była jakaś konkretna motywacja? Czy po prostu od czasu do czasu coś, wiesz, publikowałeś i to stało się jakimś twoim fajnym nawykiem? Wiesz co, ja zaczynałem bardzo wcześnie z fotografią, jeszcze jestem z czasów, kiedy pierwsze zdjęcia robiłem analogiem i je wywoływałem w piwnicy, jak jeszcze nie było aparatów cyfrowych, jak szeroko dostępnych. I ten jakby
a robienie z niej było ze mną bardzo długo, potem przyszedł ten czas, kiedy więcej jeździłem, więcej projektowałem, ale jakby zajawka na fotografię cały czas gdzieś była obok, a film no to nic innego jak taka ruchoma fotografia, która też daje pewne tam możliwości, a z drugiej strony zawsze byłem mądralą, jak zresztą mądrze się w tych wszystkich wywiadach i na moich filmach, więc idealnie, robię film, czyli mogę się pobawić aparatem, mogę się pomądrzyć w internecie i jeszcze ludzie to obejrzą, więc jakby to składa mi się do kupy, a z drugiej strony ja nie lubię gadać o rzeczach, które mnie nie interesują, a jak gadam na YouTubie, to gadam tylko o tym, co mnie interesuje. A czy był taki moment, albo kiedy poczułeś, że kurczę, chyba robię to fajnie, chyba robię to dobrze, mam coraz więcej widzów, chyba warto w to iść, czy zainwestować przynajmniej więcej, wiesz, czasu, być może troszeczkę zupdate'ować sobie sprzęt i rozwinąć to na taką skalę, która już będzie, wiesz, wymiernie... No, nie chciałbym powiedzieć, że wiesz, że będzie się jakoś monetyzowała, Bóg wie jak, bo jak, jednak jesteśmy dosyć hermetycznym obszarem YouTube'a czy generalnie community, ale czy był taki moment? Wiesz co, myślę, że to było bardzo płynne. Bardzo długo miałem takie mocne nastawienie, że nie chcę, żeby to było komercyjne. Bardzo... tak zachowawczo podchodziłem do ewentualnych jej współprac, czy pokazywania czegokolwiek. Zresztą, wiesz, pracuję w Dartmoorze i niektóre filmy są jakby tam brandowane Dartmoorem, jak nie miejscówki z Dartmoorem, albo pokazuję nowe kolekcje, a jednocześnie dużo ludzi się śmieje, że nikt tak mocno nie skrytykuje Dartmoora, jak ja czasem na moich filmach, tak? No bo ja znam to od wewnątrz i jestem też czasem mocno krytyczny dla tej konstrukcji, więc jakby pójście w stronę jakby tego robienia komercyjnie, albo robienia tego masowo, albo robienia tego dlatego, że powinienem zrobić to jako pracę, to bardzo się przed tym trzymałem daleko. Na szczęście z czasem się zaczęło to tak układać, jak na przykład ten projekt, na który jedziemy teraz do Malagi, gdzie już jesteśmy w stanie pozyskać partnerów na naszych zasadach, na takiej zasadzie, że możemy tam jechać fajną grupą i powiedzmy nie dołożyć do tego, bo już o zarabianiu to jeszcze to chyba ciężko mówić w takiej niszy jak grawitacja rowerowa w internecie. No właśnie chciałem zapytać, bo masz ponad 35 tysięcy subów, prawda, na YouTubie, no i pewnie, wiesz, takie januszowe pytanie od razu się pojawia, ile hajsu na tym idzie zrobić i czy to jest jakiś, wiesz, wymierna część twoich zarobków, czy to w jakiś sposób pomaga ci się utrzymać, czy bardziej chodzi ci o taką współpracę i łatwość w załatwianiu pewnych rzeczy na twojej drodze tej kariery rowerowej? Wiesz co, myślę, że na pewno z czasem zauważyłem, że YouTube dużo ułatwia, to znaczy jeżeli ja dzielę się tymi treściami, to ludzie to widzą, w pewien sposób szanują, zdarza się bardzo często, że spotykam właśnie, nie wiem, przy bike parku, czy nawet na ulicy, czy na stacji benzynowej kogoś i mówią właśnie fajne słowa, że fajnie oglądałem, zaczyna moją przygodę z jazdą rowerową, albo jeżdżę jakiś dłuższy czas i potrzebowałem informacji, a u ciebie dużo fajnych informacji jestem w stanie znaleźć i to w takiej fajnej, przystępnej formie, więc to jest ekstra. Na pewno jakaś tam współpraca nawet z Dartmoorem, związana z tym, że jednak to moje medium jest dosyć silne i autentyczne. Czasem się tak układa, że powiedzmy, nie, mogę więcej niż mógłbym bez tego. Okej, okay, nawiązałeś już troszeczkę do tego, ale właśnie dzięki YouTube'owi jesteś osobą rozpoznawalną, popularną, przynajmniej w tym gronie entuzjastów rowerowych czy fanów MTB. Powiedz mi, czy pamiętasz jakąś fajną historię, anegdotę związaną, nie wiem, z fanami albo z tą swoją popularnością? Wiesz co, były różne na pewno miłe sytuacje, tylko wiesz, trzeba by się wziąć pod uwagę, że zanim jeszcze był YouTube, no to ja byłem zawodnikiem w bardzo hermetycznym środowisku, tak. Więc jak ktoś tam był, to już jakby mnie kojarzył, zanim były social media nawet, ale jak już powiedzmy za czasów YouTube'a, to miałem taką sytuację, że poszedłem coś załatwić do powiedzmy, że urzędu, nie powiem konkretnie jakiego, i wiedziałem, że jestem na przegranej pozycji, bo nie ogarnąłem wszystkich rzeczy jak powinienem. I wchodzę i mówię, że tam jestem Jan Kliński. Ja wiem, ja znam pana, mąż ogląda, syn ogląda, to pan jakby u nas w domu mieszkał. I w zasadzie prawie wszystko było ogarnięte już. I to taka sytuacja, gdzie rzeczywiście nawet ułożyło mi się. Nawet w urzędzie, no to super.
od kiedy tak naprawdę jeździsz? Bo wiem, że to jest pytanie, którego nienawidzą ludzie, szczególnie z tak wielkim stażem, ale myślę, że niektórzy musieliby długo kopać, żeby znaleźć taką informację. No i kiedy pomyślałeś przede wszystkim, może to jest nawet ważniejsza część tego pytania, kiedy pomyślałeś, że to jest kierunek, który chcesz obrać na swoje dorosłe życie, że to jest kierunek, w którym chcesz iść, wiesz, profesjonalnie, nie iść do biura, nie wiem, nie iść do takiej, powiedzmy sobie, normalnej pracy, tylko jakby w tym kierunku całe swoje życie prowadzić? Wiesz co, to jest trudne pytanie, szczególnie ta druga część. Jeżeli chodzi o pierwszą część, to myślę, że taki rower, który powiedzmy już był rowerem do skakania, to była pierwsza generacja Scotta YZ, taki, to nie były tak naprawdę rowery jeszcze do skakania, ale powiedzmy, że już miał jakieś takie zadatki. To jak miałem 16 lat, teraz w tym roku będę miał 35, więc trochę lat temu to było. Pewnie zacząłbym wcześniej, teraz można zacząć wcześniej, ale jak ja zaczynałem, to ten sport praktycznie nie istniał. Dopiero jak tam gdzieś trafiłem kiedyś na Kazurkę, gdzie już był tor do dualu, to dopiero zobaczyłem, że skakanie na rowerze to jest sport, który istnieje, a nie jest to tylko jakiś mój wymysł. Okej, okay. A jeśli chodzi o ten moment, w którym wiesz, stwierdziłeś, że chciałbyś w tym kierunku popchnąć swoje dorosłe, w cudzysłowie, życie? Wiesz co, myślę, że to przyszło tak bardzo płynnie, bo tak, na początku byłem zawodnikiem forecrossowym w klubie warszawskim Gravity. Jeździło mi się całkiem nieźle, dosyć szybko skoczyłem na dosyć wysoki poziom. Potem się pojawiło tak, że jeździłem dla takiej polskiej marki Duncan. No i jak skończyło się... miałem prototyp Pitbulla nawet kiedyś. No właśnie. Potem jak się skończył Duncan, bo Duncan niestety tam się skończył po prostu na rynku. Skończył się, tak. Pojawiła się współpraca z autorem i dystrybutorem autora było Velo, a Velo jest właścicielem Dartmoora. I dlatego bardzo płynnie to przeszło z jednego do drugiego, chociaż z bycia zawodnikiem do przesyłania sugestii, co można poprawić. Potem z tymi sugestiami te rowery powstawały coraz lepsze i nagle to przeszło tak bardzo płynnie. Ja nie planowałem tego, że teraz w mojej karierze zjeżdżenia na rowerze zamienię na projektowanie na rowerze. To po prostu przeszło tak, że były możliwości, a ja starałem się je wykorzystywać i iść jakby w tym kierunku, że chcę być przy rowerach. Czyli nie było w twojej głowie takiego, tak wiesz, takiej myśli, że co jak nie wypali, że muszę mieć plan B, albo nie wiem, rodzina. Często tak jest w takich niestandardowych, powiedzmy, branżach, że jednak rodzina taką presję naciska na potomku, że słuchaj, okej, rozumiem te twoje rowery, czy nie wiem, granie na komputerze, bo jestem z branży e-sportowej, jeśli chodzi o pracę, którą wykonuję i tam też jest taki podobny temat, że jednak, wiesz, często są takie naciski, że słuchaj, no to ci pieniędzy nie da, nie? Musisz mieć plan B, musisz skończyć szkołę i tak dalej. Jak było u ciebie? Wiesz co, jak jeździło, jak zacząłem robić pierwsze sugestie do konstrukcji, to ja chyba wtedy już powoli szedłem na studia. Bardzo sobie śmiesznie wybrałem ekonomię, miałem pójść na kierunki bardziej ścisłe, ale w końcu poszedłem na ekonomię i już zacząłem regularnie pracować dla Dartmoora, zaczęły się na przykład wyjazdy regularne do Azji, dopatrywanie fabryk, więc ja już po bardzo krótkim czasie skoczyłem na taki poziom, że bardzo szybko stałem się ekspertem w tym, co robię, bo nikt tego w Polsce nie robił. Więc w pewnym momencie nawet nie zdecydowałem się, żeby skończyć te studia do końca, bo ja już byłem osobą, która to projektuje, która to rozwija i no nie wiem, jakby czułem, że wszystko jest przede mną i już skoczyłem na taki poziom, z którego nie chcę wychodzić, bo już jestem wysoko od samego początku. Rozumiem. Okej, pora chyba wrócić do 2021 roku. Czym dla ciebie dzisiaj jest kolarstwo grawitacyjne? Miały być same oryginalne pytania, nietuzinkowe. Dobrze. Ja myślę, że nie wiem, no kolarstwo grawitacyjne jest dla mnie po prostu czymś, co towarzyszy mi codziennie w hobby, w sporcie, w zajawce, czyli każde wyjście na rower. To jest cała masa znajomych, to jest praca, jakby wszystko u mnie się opiera o to kolarstwo grawitacyjne, więc jeżeli miałbym powiedzieć, czym jest, no to jest takim, jakby nawet powiedziałbym, czymś, co skleja te wszystkie elementy mojego życia. Czyli sposobem na życie, po prostu.
Także szkolisz, z tego co wiem. No i powiedz, jak to u ciebie wygląda? Kiedy to się zaczęło? Bo to z tobą nie było od początku, no nie? Tak, bo na początku w ogóle nie istniało coś takiego jak szkolenie w kolarstwie grawitacyjnym. Ja byłem jakby z tego rzutu, które dopiero takie rzeczy zaczynało. Na początku działałem z MTB Akademii, tylko że po czasie pojawił się Kelly z MTB Akademii, partner strategiczny, który niestety był, no nie kleiło to się z moją pracą w Dartmoorze, więc musieliśmy działać oddzielnie. To był też czas, kiedy stwierdziliśmy, że tak rzeczy nam zaczynają szybko rosnąć na kazurce, że jak nie zbudujemy czegoś dla młodych, to tych młodych jeżdżących nigdy nie będzie, więc zaczęliśmy też i budować dla nowego rowerowego pokolenia i uczyć ludzi, jak zaczynać, żeby to było bezpieczne. No i tak krok po kroku to się wykształciło w to, że byliśmy też jednymi z pierwszych, którzy uczyli w Polsce, jak bezpiecznie można zacząć jeździć na rowerze i jak zmieniać świadomość wokół tego sportu, ze sportu dla wariatów, sport na poziomie, nie wiem, snowboardu czy jazdy na nartach. U ciebie dużo materiałów też jest takich właśnie szkoleniowych, czy pokazujesz w jaki sposób to, w jaki sposób tamto, ale czy są jakieś takie generalne trzy złote rady, które mógłbyś, nie wiem, powiedzieć tym wszystkim, którzy zaczynają jeździć i po prostu chcieliby szybciej progresować? Najlepsza rada to, żeby na początku pójść do sensownego instruktora na jedną godzinę, bo wtedy dowiemy się tak dużo, że to może zmienić dla nas wszystko. A jeżeli ktoś bardzo nie chce, na przykład jak nie wiem, w naszej wypożyczalni, a ktoś się pojawia i stwierdzi, że on umie jeździć na rowerze i on sobie pojedzie w teren, to ja mówię mu tylko, żeby pamiętał, żeby cały czas stał na nogach, a nie wisiał na kierownicy i żeby używał dwóch hamulców i patrzył, gdzie jedzie. Okej. Okay. A czy twoim zdaniem generalnie każda osoba, nawet taka, która w ogóle nie jeździła na rowerze, wiadomo, nie mówię o jeżdżeniu do sklepu, ale w ogóle nie jeździła w górach, powiedzmy, na rowerze, może się nauczyć jeździć, może się nauczyć skakać i może z fajną prędkością poruszać się po bikeparku? Czy trzeba mieć jakąś paletę, przynajmniej, nie wiem, cech charakteru, czy predyspozycji do tego sportu, twoim zdaniem? Ja myślę, że jeżeli nie mamy bardzo dużych ograniczeń związanych ze strachem, które też oczywiście można pokonywać, ale jeżeli ktoś ma bardzo duże ograniczenia związane ze strachem, to go to tak przeraża, że on nie będzie chciał się nauczyć i nie będzie chciał przełamać tych ograniczeń. Jeżeli one nas nie blokują, to myślę, że każdy jest w stanie nauczyć się jeździć płynnie po trasach niebieskich i dość swobodnie przejeżdżać trasy czerwone. Okej. Okay. Wydajesz się osobą z jednej strony rozważną, zorganizowaną i stawiającą sobie cele i wyzwania. Na czym w związku z tym chciałbyś się skupić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czy w tym nadchodzącym roku? Czy masz jakiś konkretny, nie wiem, plan albo kilka rzeczy, które po prostu mówisz sobie, muszę je odhaczyć w następnym roku? Wiesz co, no jakby jest wiele gałęzi tych rzeczy, którymi się zajmuję. Przede wszystkim jest projektowanie, gdzie już wiem, że do początku lutego muszę domknąć kilka projektów, między innymi jakieś tam związane z nowymi elektrykami, nowymi projektami, bo to jest ten czas zimowy, kiedy najwięcej pracy to wkładam, więc już powiedzmy mam pierwsze takie deadline'y, które muszę skończyć. W tym roku będziemy też organizowali obozy dla młodzieży i tak naprawdę organizowanie tych obozów odbywa się też teraz, więc też znowu do końca lutego dużo tematów tu muszę domknąć. Do tego wszystkiego będziemy budować backyard specjalnie pod obozy, gdzie też już wszystkiego plany są przygotowane, jest działka i ruszamy na samą wiosnę, więc to jest kolejny czas w kalendarzu, który jest wypełniony tym. I tak naprawdę do końca wakacji są to tematy głównie związane z organizacją wyjazdów i dla dorosłych, i właśnie dla młodzieży od wiosny do końca lata, a stwierdziłem, że już we wrześniu chciałbym bardziej zrealizować projekty związane z jazdą i z wyjazdami, bo już od kilku lat marzy mi się taki wyjazd bardziej na dziko pod prawdopodobnie rower elektryczny na południe, czyli nie wiem, jakaś Albania, Macedonia i takie tam. Klimat. Czyli daily vlogi i duże odległości. Tak, powiedzmy tak. I dziki teren. Okej. Fajny plan. Też chciałbym coś takiego kiedyś przeżyć. Ostatnio zapytałem Piotra też o rowerowy kawał. Sprawdzam w ten sposób, wiesz, umiejętności stand-upowe moich gości. Może znasz jakiś? Nie, wiesz co, ja ogólnie słaby jestem w kawały, zastanawiam się,
Ale chyba nic ciekawego ci nie wymyślę tak na, z miejsca. Okej, okay, ale tak generalnie powiedz mi, jesteś duszą towarzystwa, jak przychodzi jakiś party time, czy raczej obserwujesz? Jaką jesteś typem osobowości takiej? I ja jestem raczej introwertyczny pod tym kątem, że nie interesują mnie tematy, o których nie chce mi się rozmawiać. I jak ja mam coś do powiedzenia, to mogę wymienić opinię, bardzo chętnie poznam opinie na temat, które mnie interesują, ale takie, nie wiem, na przykład small talki i tak dalej, to w ogóle ja tego nie czaję, nie łapię. Dobra, Janek, podsumowując, czego ci życzyć na ten najbliższy rok i generalnie? Myślę, że przede wszystkim zdrowia i tego, żeby omijały mnie kontuzje, bo jeżeli to będzie ok, to całą resztą już sobie poradzę. Okej, okay, super. A czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć widzom, czy generalnie wszystkim fanom sportów grawitacyjnych, kolarstwa grawitacyjnego? Myślę, że przede wszystkim, żeby łapali przyjemność z tego, że jeżdżą i pamiętali, że w sporcie grawitacyjnym chodzi o sport i o jazdę, nie chodzi o fajną otoczkę wokół tego, masę ciuchów i fajne rowery, tylko o to, żeby znaleźć ten czas, jeździć na rowerze i cieszyć się tą jazdą. Jeżeli jesteśmy amatorami, to robimy to dla siebie, nie po to, żeby się porównywać, bo bardzo łatwo się wypalić, kiedy zaczynamy żyć całym otoczeniem tego sportu, a zapominamy o jego korze, czyli o tym, żeby dobrze czuć się na rowerze w terenie. No i właśnie, często ta rzeczywistość weryfikuje, prawda? I wiele ludzi wtedy się zniechęca, że nie jest tak jak na filmach, nie jest tak jak na zdjęciach innych ludzi, tylko trzeba w to włożyć troszeczkę pracy i przede wszystkim zacząć się z tym cieszyć, żeby ta zajawa rozwijała nasz progres. No i co, tą fajną puentą myślę, że możemy zakończyć. Moim waszym gościem był Polish Bike Champ, czyli Janek Kiliński. Moim zdaniem Dirt It More, pamiętajcie, YouTube Dirt It More. Bardzo fajna robota Janka. Sam oglądam i zachęcam także was do subskrybowania jego kanału. No i dziękuję tobie. Dziękuję, dziękuję ci, dziękuję wam wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.